Cześć wszystkim, jestem Maja i witam Was bardzo serdecznie na moim przede wszystkim książkowym kanale. Dzisiaj będziemy oczywiście rozmawiali sobie o książce i tą książką, o której dzisiaj będziemy rozmawiali, jest Tulipanowa gorączka Debry Moggach i to jest nowe wydanie tej książki, wydanie z okładką filmową, także już pewnie większość z Was się domyśla, że z tej książki będzie niedługo film w kinach na podstawie tej książki. Cała historia Tulipanowej gorączki rozgrywa się w pierwszej, właściwie no nie cała, bo teraz przesadziłam, ale głównie skupia się na pierwszej połowie XVII wieku i akcja rozgrywa się w Amsterdamie. Sofia jest młodą, bardzo piękną kobietą, która wyszła za mąż za Cornelisa, który jest od kobiety o wiele starszy i jest, można by rzec, biznesmenem tamtego czasu, który w dodatku jest ponadprzeciętnie majętny. I jeżeli myślicie sobie, że w sumie to Sofia chyba wyszła za Cornelisa ze względu właśnie na jego pieniądze, no to właściwie się nie pomylicie. Natomiast to jest bardzo ważne w tej historii, mąż swoją żonę tutaj kocha naprawdę bardzo, bardzo mocno. Niestety to małżeństwo nie doczekało się jeszcze żadnego potomka, mimo że Cornelis stara się dość mocno od kilku lat. Jan, który jest malarzem, ma za zadanie stworzyć właśnie obraz przedstawiający parę małżonków, o których wcześniej była mowa. Po prostu oni go wynajęli, właściwie mąż wynajął Jana, aby ten namalował ich obraz, portret. A czwartą osobą z tego zestawienia jest Maria, która jest służącą w domu Sofii i w sumie ma z nią bardzo bliskie stosunki, można by rzec, że nawet przyjacielskie, choć nie do końca tak przyjaźń chyba powinna wyglądać. I główną osią fabularną tej książki jest fakt, że Sofia oraz Jan nawiązują romans. Romans, który ciągnie się przez całą tę historię i który zmienia w życiu bohaterów, całej czwórki tych bohaterów naprawdę bardzo dużo, dosłownie no, wyrzuca je do góry nogami. Jeżeli chodzi o takie główne streszczenie Tulipanowej gorączki, to powiedzmy, że to jest na tyle, jeżeli chodzi o fabułę. Porównanie tej opowieści do portretu Doriana Greya moim zdaniem nie będzie złym porównaniem. Oczywiście, jeżeli chodzi właśnie o tą główną oś fabularną, to nie do końca ona w przypadku tych dwóch książek się pokrywa. Natomiast jeżeli chodzi o klimat, jeżeli chodzi o styl pisania, jeżeli chodzi o ilość sztuki, która jest właśnie w książce i ilość takich momentów, kiedy my chcemy po prostu krzyczeć na bohaterów, żeby się opamiętali, no to właśnie te podobieństwa w książkach są naprawdę silne. Realia XVII-wiecznego Amsterdamu w Tulipanowej gorączce to jest po prostu największy plus tej powieści. Natomiast nie mogę powiedzieć, że jedyny, ponieważ drugim przeogromnym plusem jest fakt, że z tej książki wylewa się realna sztuka. Realna sztuka nie tylko jeżeli chodzi o malarstwo, no bo wiadomo, mamy tutaj malarza, który, uwaga, to jest istotne, nazywa się Jan van Loos. A Jan van Loos to jest prawdziwy malarz, który istnieje, którego pracę możecie sobie wygooglować i wiele tych prac jest tworzonych na kartach właśnie tej powieści. I jeżeli nie do końca orientujecie się w tym, jaki nurt panował w XVII wieku w Amsterdamie, no to przywołajcie sobie w wyobraźni jakiekolwiek dzieło Rembrandta, to jest właśnie ten styl. I właściwie o samym Rembrandcie w tej książce też jest dość sporo powiedziane, ale to właśnie Jan van Loos jest głównym malarzem tej powieści. Natomiast w bardzo ciekawy i szczegółowy sposób przedstawiony w tej książce jest fakt, jak wyglądała praca malarzy w tamtym czasie, jak oni do tego podchodzili, na jakiej zasadzie swoje dzieła malowali, ile w tym było sztuki, ile rzemiosła, jak to właściwie było usankcjonowane pod względem prawnym, bo nie myślcie sobie, że jak byliście malarzem z Amsterdamu, to było Wam łatwo i mogliście robić wszystko wszędzie, gdzie Wam się podobało. No nie do końca, jeżeli chcieliście zarabiać na tym pieniądze. I teraz opowiem Wam, dlaczego ta książka nie do końca ma typową formę. Wszystko za sprawą narracji. Narracji, która podzielona jest pomiędzy pierwszoosobową Sofię oraz trzecioosobową po prostu narrację takiego narratora wszechwiedzącego, który skupia się na kimś albo na czymś i tutaj w zależności od tego, jaki nagłówek widnieje na początku danego rozdziału, ponieważ mamy na przykład nagłówek taki jak Sofia, Cornelis, Jan, ale spotykamy się również z rozdziałami okraszonymi takimi napisami jak malowidło, jesień i właśnie dzięki tym zabiegom narracyjnym ta powieść się nie nudzi i za każdym razem jakby patrzymy na historię oczami innej osoby lub oczami na przykład właśnie jesieni. To jest bardzo ciekawa i inspirująca sprawa, która zmusza nas do myślenia i głębszej analizy całej historii, to oczywiście na plus. A jeżeli zastanawia Was, jakie powiązanie z historią ma tytuł, czyli Tulipanowa gorączka, no to moi drodzy, to powiązanie jest naprawdę ścisłe. Przez tę powieść przewija się ogrom symboliki i oczywiście tulipany same w sobie są również tutaj bardzo ważnym symbolem, natomiast tulipanowa gorączka odnosi się do takiego okresu w historii Holandii, w którym po prostu handel tulipanami przybrał jakieś niestworzone formy. Tam była cała giełda cebulek tulipanów, które potrafiły kosztować naprawdę więcej niż niejeden przepiękny dom. I właśnie czytelnicy są tutaj wrzuceni w tę tulipanową gorączkę, która, no powiem wam, że bardziej przypomina mi jakiś bardzo nielegalny hazard, niżeli taką normalną giełdę, chociaż może tak giełda wygląda, ja się nie znam na tych sprawach. Natomiast, no moi drodzy, to jak tutaj w niektórych momentach oni ryzykowali, jeżeli chodzi o te tulipany, to ja po prostu chciałam krzyczeć i mówić, że są głupi i że nie powinni aż tak ryzykować i właśnie w tym momencie pomyślałam, że to nie jest giełda tulipanowa, to jest hazard tulipanowy. Ale właśnie jeżeli chodzimy już do tego momentu, w którym mowa o irytacji, ponieważ, moi drodzy, ja czytając tę książkę się naprawdę bardzo irytowałam i nie mogę powiedzieć, że to jest minus, ponieważ jestem pewna, że autorka właśnie tego od czytelnika chciała, żeby on wkurzał się na bohaterów, z którymi ma tutaj do czynienia i właśnie przez to ja nie jestem w stanie tej mojej irytacji tutaj bohaterami i ogólnie przebiegiem akcji uznać za minus, no bo ta książka to właśnie we mnie powinna wywołać. Ale jeżeli chodzi o bohaterów, to moi drodzy, ciężka sprawa z nimi. Tulipanowa gorączka to jest jedna z tych powieści, w której nie jesteście w stanie lubić po prostu lubić bohaterów. Nie. Tutaj pozostaje wam wybierać jedynie na zasadzie kto jest mniejszym złem. Choć mam swojego zdecydowanego faworyta w tej kwestii, jest nim mąż Sofii, Cornelis, to każdy z bohaterów tulipanowej gorączki ma coś za uszami, natomiast Sofia i Jan to są po prostu antybohaterowie, chociaż to już brzmi jakby oni byli nie wiadomo jak gdzie, ale no nie są najfajniejsi. Okej, umówmy się, nie są najfajniejsi, nie są najmilsi, nie są najkochańsi. Tutaj non stop jest mowa o wielkiej miłości, o tych uczuciach i tak dalej, ale kurde, rozsądku w ich działaniach brak, to jest prawdopodobnie właśnie przez tą wielką, niesamowitą miłość, żeby to jeszcze podkreślić, jak oni są bardzo zakochani, przez to działają jak niezrównoważone osoby. Ja naprawdę miałam ich dość i tylko czekałam na moment, aż oni się doigrają, aż po prostu doigrają się za to, co wyprawiają, bo wyprawiali rzeczy po prostu niestworzone. I jeżeli w tym momencie pociągnę temat bohaterów, to skończy się to w ten sposób, że zdradzę wam pół fabuły. Także moi drodzy, przejdźmy do podsumowania. Jeżeli szukacie książki, która głównie opiera się na romansie, ale jest właśnie utrzymana w klimacie takiego klasyku, której karty przepełnione są sztuką, uczuciami, bardzo dziwnymi postępowaniami bohaterów, intrygami, no to ja tulipanową gorączkę mogę wam polecić. Jeżeli portret Doriana Greya wam się podobał i szukacie takiej bardziej kobiecej wersji, takiej bardziej miłosnej wersji, gdzie też no w sumie bohater główny nie jest jakiś super na plus, tylko mamy co do niego pewne wątpliwości i zastrzeżenia, no to również tulipanową gorączkę wam polecam. No jeżeli jesteście ciekawi, jak film na tle książki wypadnie, no to czekajcie na moją relację, na pewno opowiem wam o tym na moim Snapchacie. Także jeżeli ktoś z was jeszcze mnie nie śledzi, to zapraszam. I moi drodzy, ja bardzo, ale to bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Dajcie mi znać, czy macie zamiar obejrzeć film, czy macie zamiar przeczytać książkę lub czy może już ją przeczytaliście i macie przemyślenia, którymi chcielibyście się ze mną podzielić w komentarzach, to będę bardzo wdzięczna, bo ja uwielbiam czytać wasze komentarze. Raz jeszcze dziękuję za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym. Pa! There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown.